Siemano, ja jestem Łuki i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Moja Kraina. Wiem, mordy, wiem, tylko nie było odcinka z Minecrafta, wiem. Wiem, ale trzeba to nadrobić i to natychmiast, więc no Minecraft nie że umarł, nie że była pauza, tylko był lag. Nie wiem jak to inaczej powiedzieć, ale był lag. Mimo wszystko, jeżeli chcecie więcej Minecrafta i to zostawcie łapę w górę, fajny komentarz. A ty, jeśli jesteś nowy na kanale, zasubskrybuj go już i dołączaj do grona widzów, poczekamy na ciebie. A teraz, come on. To samo co mówiłem kilka minut temu, come on. Ale dobra. Niby to jest, kurde, nie wiem, ile to może być, 20, ponad 20 stopni ciepła w słońcu, ale... Odcinki muszą być, nie ma tego, że nie, no wiem, no wszystko stoi tak, jak powinno stoić, ale nie do końca, mordy, nie do końca, bo mogę wam powiedzieć, że jak tamten odcinek się skończył, to dwa tygodnie po tamtym odcinku, mogę wam powiedzieć, to zabrałem sobie tą trzcinę tutaj, bo nie chcę, żeby ta trzcina tutaj była i mi tutaj tak naprawdę... No krajobraz, te fajne widoki mi tam zasłaniała. Nie chcę tego po prostu, żeby tak to było. Tutaj to też tak zdjąłem. Mi się wydaje, że taka ma farma trzciny cukrowej tutaj wystarczy. Lecz może później to się zmieni i będzie tutaj tak samo jak tu to. Nie wiem, miałem to wybudowane przy was to czy nie? Nie pamiętam, czy miałem to wybudowane. Ale zbudowałem sobie farmę i tak ona właśnie tutaj fajnie wygląda. I widzę, że nawet wszystko fajnie się płynnie nagrywa, jak ja bym to chciał, bo ostatnio to no nie wiem, czy komputer ma winę, czy to kuźwa co ma winę w końcu. Nie mam pojęcia. Nie mam tutaj pochodni, jestem troszeczkę słabo przygotowany, ale okej. Tutaj mi się wydaje, że tu jest jedna pochodnia. Jedna pochodnia jest tutaj i to powinno wystarczyć mimo wszystko. Lama tam jest. Tam jest lama. Prędzej ją też tam widziałem. Dobra. Mimo wszystko, że jestem na tropikalnym brzegu, no to bym chciał, żeby... No może nie wszystko, ale tak w 90%... No nie wiem, jak ja to mogę powiedzieć, ale chciałbym, żeby wyglądało to tak fajnie, bo te tropikalne deski mi się tak fajnie przyjęły i po prostu lubię z tego budować. Więc no, dzisiaj tak... No, musimy nadrobić przede wszystkim to co zostało pominięte, bo nie było odcinków z 2 tygodnie, jak to przez 2 tygodnie, bo nie mówił już o Teforeście, bo Teforestem tam z grunt Heforest to masakra się stała, bo tam nie było odcinka chyba z miesiąc i to trzeba też nadrobić, a grałem troszeczkę w Teforesta. Takie małe spoilery, słuchajcie, grałem troszeczkę w Teforesta, żeby to wszystko fajnie tam nadrobić. No, troszeczkę tego wszystkiego było do nadrobienia. Ale mi się wydaje, że wszystko będzie. Najważniejsze, że kanał nie jest w miejscu i od czasu do czasu były odcinki, to będzie spoko. Ogólnie mało odcinków mi zostało w zapasie, bo już GTA 5, jeden odcinek z GTA 5 już poszedł na publikę. Ostatnio mogliście go obejrzeć, więc no... Ostatni odcinek został mi to w zapasie. A wiecie, jak ja mam coś w zapasie, to wiem, że aha, to mogę robić, bo tutaj mam zapas, więc no spokojnie. Więc no, będzie ok. Zbieram sobie te tropikalne deski, bo bym chciał sobie ogrodzić tą ściankę w tej farmie. I tutaj tak samo, to samej ziemi, żeby tutaj to wszystko nie wyglądało. To samej ziemi. O, trzeba tutaj, jak się powtarza, słuchajcie, to trzeba tutaj troszeczkę nadrobić tego wszystkiego, bo widzę, czego tutaj brakuje na kanale Minecrafta, co nie brakowało, ale gram w tyle gier, że naprawdę ostatnio, o papuszka, że ostatnio naprawdę nie wiem, za co się zabrać. Tutaj Teforest mnie kręci, Minecraft mnie kręci, Rocket League mnie kręci, Anno 1800 mnie ostatnio okręci, Farmik 19. Wszystko lubię grać. Czym ty tu handlujesz, powiedz?
Niestety, ale szmaragdów nie mam. Wy byście tego chcieli, szmaragdy. Kiedyś miałem serwery Minecraft i bawiłem się we szmaragdziki tptt, ale już się teraz nie bawię we serwery, bo no bo nie ma sensu w ogóle takiej zabawy. Może kiedyś w przyszłości, ale to się zobaczy. No jak jeszcze taki prywatny serwerek i bym wam podawał e-maile. Na e-mailu bym wam podawał wiadomość. Tam gdzie byśmy mogli sobie pobrać razem, ale no kto chce teraz siedzieć w domu, no powiedzmy. No powiedzcie, kto chce siedzieć w domu? Tak fajna pogoda, 20, ponad na 20 stopni. Ja ostatnio korzystam z pogody to bardzo mocno, bo w końcu trzeba korzystać, a nie kurczę gdzieś ciągnę czas z domu, co nie? Tutaj farma się fajnie się rozwija, tam tutaj mnie to cieszy. Teraz tutaj bym musiał walnąć. Jezu, jak ja wam powiem, że jak ja słyszę te śpiewy ptaków, kuźwa na dworzu, no to aż chcę się wyjść i posłuchać tego, naprawdę. Super. Teraz ogólnie vlogi znowu się zaczną, bo taki fajny okres idzie, że jest dużo pomysłów, co porobić na dworzu, niż siedzieć tylko w domu, przed kompem lub ćwiczyć. To drzewo ja bym skasował tu stąd, co wy na to myślicie? Chyba skasuję to drzewo. Bo drzew takich jest mnóstwo, aby wymyślić sobie domek na drzewie, czemu by nie. No dzisiaj tak nadrabiamy sobie straty i tak powolutku będziemy sobie nadrabiać te straty i będzie bingo. Mam nadzieję, że słuchajcie, że nie będzie słychać za bardzo klawiaturę, bo klawiaturę mam pozostawione sobie tutaj, nawet wam pokażę. Tutaj widzicie, tu ja mam mikrofon, a tutaj ja mam ogólnie klawiaturkę, a tutaj ja mam myszkę. I taki malutki szczegół, więc no tak, tak jakoś tak mam to wszystko fajnie ustawione. Chciałbym, żeby kamerka była idealnie w takiej samej miejscu jak ona była, bo mam tak to fajnie wszystko ustawione na tym biurku, że szkoda na parę słów. Naprawdę, mam tak to wszystko wynalazłe, że ohohohoho. Odcinki, słuchajcie, myślę, że będą tak po 15 minut. Moim zdaniem to będzie spoko jak na razie. I tak odcinki będą co, a po co dziennie, a po co a po co drugi dzień, czyli poniedziałek, środa, piątek, niedziela, coś w tym stylu, ale tak dokładnie nie mogę wam powiedzieć gdzieś, bo nie mam zaplanowane ogólnie dnia, ani godziny, w które dni będą odcinki stawione, więc no musimy to troszeczkę inaczej wymyślić. Wiecie, wymyślić, czyli odcinki muszą się pojawiać, ale nie wiem tak dokładnie w które dni, ale jak na razie to odcinki staram się, żeby oni byli codziennie. I to teraz jest czerwca się zaczyna, w niedzielę, czyli w tamtą niedzielę, czyli w tą niedzielę co ja nagrywam, ale wy dostajecie to jakoś w tygodniu. Czyli w tą niedzielę to tak naprawdę odcinka nie było, ponieważ ja mam to wszystko inaczej zaplanowane, więc no troszeczkę tak inaczej planowo wychodzi, ale mimo wszystko będzie mi się wydaje, że gidziar. Mówię iść po siekierę i przede wszystkim po jedzonko i po pochodnie. Z jedzeniem to jest ciężko, dlatego zacząłem w pomału się przejmować jedzeniem, ale z pochodniami nie powinno być ani trochę ciężko, bo mam węgiel i to jest spoko. Okej. Okay. Pochodnie mam teraz pochodnie, kurczę, no. Tak, pochodnie mam, teraz bym chciał siekierę. Bruk mam strasznie mało, a to jest taki z mojej winy taki troszeczkę taki błąd, bo nie byłem jeszcze w kopalni. Czy ja tutaj mam jakiekolwiek jedzonko mi tutaj urosło? Coś widzę, że tak. Jeszcze nie? Nie, to na pewno jeszcze to nie jest gotowe. Pewnie gotowe już mam tam, ale żeby nie biegać ciągle w kółko jak baran, no to ja sobie zabiorę crafting i tam będę miał. Też muszę zrobić automatyczne drzwi, bo to wkurza naprawdę. No ale jak ścianka jest takiego tutaj drzewa zrobione z tresek oburzono, to od razu lepiej wygląda moim zdaniem. Lama tam się kąpi cały czas, lol. Po prostu lol.
Tutaj chyba zombiaki chodzili po tej farmie, mi się wydaje. Bo tak samo od ciebie to by się to detect, to by się nie zrobiło. Dobra, tu mogę postawić crafting, nie ma problemu. Mam shaker, ale nie mam motyki. Szkoda. Dobra, zbieramy to zboże. No coś tam mam zawsze i już jakiś tam poker mam. Mogę sobie zrobić poker, a co tam? Te arbuzy ciekawe, kiedy urosną. Te arbuzy urosną, gdy tutaj będzie miejsce chyba. No właśnie. O, to tutaj mogę zrobić miejsce. Nie mam innego wyboru. Na razie coś takiego. Podaj się zobaczyć, czy coś więcej się wymyśli. Jak na razie tylko coś takiego. No i już robi się zachód słońca. Ech, to miło na to wszystko patrzeć. A tutaj jak chodzi o... te płotki, murki, no to będzie w tym stylu. I teraz trzeba sobie to odliczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czekajcie, 8. Teraz tutaj. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Teraz tutaj. Tutaj ile będzie? Na 3. Spoko wyjdzie. Mówię spinkalać, bo tutaj za chwilę zombie przyjdzie. Ała, ała. To mnie bolało. Ała. Nie, ja mówię spadać stąd. Dach mówię też zrobić do domku, bo za chwilę mi tutaj upolują przecież. Mam 2 chlebki, to jest bardzo mało. Dobra, idę się przespać szybko. Szybciutko. Ale go. Bardzo szybko. Dobra, przespałem się, najedź się, bo naprawdę pająk już tutaj chce dojść do mnie. Zregeneruj od razu życie, siłę. Go, 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 bo nie ma czasu. Schodki na razie mam, ziemię nie wiem, czy będzie mi potrzebna. Pochodnie, łopatę by sobie ogarnął, bo za chwilę będę miał już w końcu łopatę, tak samo jak miecza. Ale na miecz to jest czas. Bo zawsze mogę jakoś się obronić, a po uciec w każdej chwili, czemu by nie? Dobra, łopatkę będę miał, to będę miał jedzenie. Naprawdę z jedzeniem jest bardzo ciężko. Czy mam jakiekolwiek kości? Kości nie mam. Żadnych. A sobie tutaj chyba to wiaderko napełnię wodą, mi się wydaje. I tak to zrobię nawet. Dobra, nie no, dzisiaj to trzeba ukończyć naprawdę budowę tej szklarni i... o to jedzonko się postarać, bo jak tak dalej to pójdzie, to... marne nadzieje, a tutaj... mogę sobie przyjść i już mam jedzonko. Cześć. A wiecie, czego zapomniałem zabrać? Mówię, znowu się wrócić niestety. Ale nie, nie, ale mogę nie... ale może nie niestety. Bo mogę sobie tutaj... prześlamy. Ale mogę sobie tutaj wykopać bruk, kamień, troszeczkę kamienia. A was tutaj wypuszczę, kurde, chodźcie tutaj lamy. Wychodźcie. Po co to macie siedzieć, kurcze? Te dziurze. Te dziury będzie trzeba wszystko załatać. Tylko pająka za chwilę się pozbędę, bo mnie denerwuje w pomalutku. Dobra, zrobię sobie... patyki i motykę, bo nie wiem, czy miałem w skrzyni w ogóle motykę. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Jest pokonany. Okej. Okay. Dobra, zaoraj mi to, bo... tutaj jakiś typil po prostu był i mi to poteptał. Dobra. No, zboże rośnie i całe szczęście, bo już będę miał tutaj jedzenie. Żeby tylko jeszcze te arbuzy tutaj urosły, to będzie jeszcze większy plus. Trzeba się jakoś rozwijać, naprawdę. Nie mogę stać w miejscu. Będę stał w miejscu, to źle będzie wypadało. Jedzonko, jedzonko, jedzonko. Tam miałem crafting i muszę po ten crafting iść. Dobra. Kolejne jedzonko poszło. Może takiej farm kilka wybuduję. Ale dobra, czas zająć się tutaj tymi tutaj poczynnymi.
Janami i Daszkiem w tej szklarni, bo to tak być to nie może. Tak na 3 mi się wydaje, że będzie ok. No, raz i dwa, raz i dwa. Chodzę tutaj, chodzę koło zboża, więc to powinno szybko rosnąć. Nie powinien być też kicior. To zlikwid. I wiecie co to jest za głos? Nie wiem, czy go słyszeliście teraz. Ale ten głos jest ogólnie z... spod farmy idzie. Będzie tam trzeba coś ogarnąć. Bo to tak być nie można. Ale też można każdą przestrzeń przecież wykorzystać, czyli... można pomyśleć w ten sposób, żeby po prostu pod szklarnią coś zrobić. Nie wiem, magazyn, czyli magazyn tych nasion albo pszenicy. No zawsze idzie coś wymyślić, no, więc trzeba coś tam powykombinować. I to się da. Ja chciałem zabrać ziemię, okej. Okay. Chciałem zabrać nasiona pszenicy. I to będzie chyba na tyle w temacie. Tutaj na razie sobie to odpuszczam, tą ścianę, bo do tej ściany co tutaj chodzę teraz, po tej ścianie to, co tutaj teraz tak przychodzę, no to ładnie wygląda i to teraz mi nie kryje się. Dobra, w ten sposób, ja sobie to załatam do końca, zaoram sobie to, żeby już to miało ręce i nogi fajnie. Tyle ile mam tutaj nasion, to sobie to zasieję, żeby fajnie urosło. Żeby jedzonko tutaj mi rosło, bo jest naprawdę potrzebne. Na pewno będę miał takie ilości tego jedzonka, że będę mówił: dobra, wystarczy mi, od czasu do czasu będę tutaj chodził, więc to ten... Za chwilę też na pewno tutaj nadejdzie. No nie ma co mówić, że nie. No i mamy już tutaj ogarnięte, no i... Pomału wszystko fajnie tutaj powstaje. Ale teraz wiem, że nie lubicie słuchać tych momentów. Ale ten moment właśnie znowu nadszedł, jak ja to zawsze mówię w odcinku. Pod koniec odcinka zawsze mówię. Czyli pozbieram sobie jeszcze tutaj troszeczkę tego jedzonka. Już mam na kolejne dwa chlebki. Szybko to rośnie, super. O, już mogę się najeść. Super. Więc no, dzisiaj zajęliśmy się głównie się czym? Można powiedzieć, że szklarnią, bo jak ja bym miał wszystkie materiały, to ja bym może to zrobił, ale szklarnię zakończymy sobie w kolejnym odcinku. Opuszczymy do końca sobie to drewnem tutaj i najprawdopodobniej zajmę się do końca tym dachem w domu. Minecraft wraca z pełną parą, może nie wraca, tylko koniec lagu, bo troszeczkę sfailowałem z tym Minecrafta, tak samo jak z farmingiem failuje i z The Forestem. Walkie talkie. Let's go, lecimy. Nie wiem co miałem na myśli z tym lecimy, ale dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście odcinek. Wiecie co robić, nie muszę wam tego przypominać. Więc do zobaczenia, na razie. Bye, hej, cześć.